zdrowia, szczególnie dla zdrowych. No, okazuje się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, gubernator Cuomo, Andrew Cuomo z Nowego Jorku, w marcu, no to błagał, prosił ludzi, żeby przyjeżdżali i walczyli z chińską grypą 19, tak zwane COVID-19, również znana nietoperzowa grypa i tak dalej, i tak dalej. No i ponad 20 tysięcy ochotników się zgłosiło, kilkanaście tysięcy ludzi przyjechało, no walczyli, pracowali, mieszkali w bardzo ciężkich warunkach, no i cały Nowy Jork, cała Ameryka biła brawo i była zadowolona, że jest tyle ludzi, ochotników i że pojechali po prostu no w samą tą dżunglę, w sam ten oko cyklonu. A teraz ci pracownicy, no się dowiedzieli się, że będą musieli jeszcze coś poświęcić dla Nowego Jorku, także będą musieli płacić podatki stanowe, no bo w Ameryce jest tak, że od pensji, no to są podatki federalne, no powyżej 12 tysięcy, no ktoś zarabia powiedzmy tam 50 tysięcy, no to do 12 tysięcy, no to może sobie odpisać od podatków automatycznie. No i na te pozostałe powiedzmy 38, no to można powiedzieć płaci tam 10%, czy 12, czy 15. No jest to tak stopniowo. No ale też Stany pobierają podatek ten stanowy. No w Nowym Jorku to jest chyba tam 8%. No i oni przyjechali z jakichś tam innych stanów, także oni mają ten stan, będą płacili podatki w tym stanie, gdzie mieszkają, no i oraz będą płacili podatki, bo pracowali i zarabiali w Nowym Jorku. No wydawałoby się, że tacy goście, pracownicy, no to mogliby być potraktowani inaczej, no bohaterzy parę tygodni temu, a teraz to jest taka przepychanka pomiędzy stolicą, Waszyngtonem, a całym stanem Nowy Jork, no bo cały stan Nowy Jork mówi, jak nie dostaniemy więcej kasy ze stolicy, z Waszyngtonu, no to teraz wszystkie te szkoły, wszystkie te budżetówka dostanie powiedzmy kopa, no i oni to tłumaczą, że stan nie może sobie pozwolić na to, żeby subsydiować tych gości, pracowników. No to jest dosyć ciekawe, no bo na te kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przyjechali, którzy poświęcili się i pracowali, no to wystarczy, że będą płacili podatki w tym stanie, z którego przyjechali, żeby jeszcze mieli płacić w tym stanie, którym pomagali. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że gubernator Cuomo zamknął cały stan, doprowadził do ruiny no, cały stan, tak jak wielu innych gubernatorów. Debile sobie po prostu nie zdawali sprawy, co oni robią. Oni powiedzieli, że tylko mogą pracować najważniejsi, esencjonalni ludzie, czyli ci, których cały system się zapadnie, a wszystkich innych zmusili do siedzenia w domu. Kretyni nie łapali tych, którzy roznoszą. Ludzie przychodzą do szpitala i nikt nie wie, kto ich zarażał. Nikt nie pilnuje, nikt nie pyta. No teraz ostatnio zaczęli się pytać, ale to jest jakaś rewelacja. To dawno było już wprowadzone. SARS, jak był w Singapurze, czy w innych krajach 17-18 lat temu, to na lotniskach były kamery termiczne. Wszyscy ci, co zachorowali, no to tam od razu wpadała grupa, pytała się, co, gdzie, jak i kiedy się ktoś spotykał. No i później prewencyjnie znajdywali tych wszystkich ludzi w tych kółeczkach, kto kogo widział, no i ludzie byli odseparowywani. W Ameryce jakoś kretyńsko ze względów na te sekretne, no tajemnice prywatne zdrowia pacjentów, no to nikt nikomu nie może powiedzieć, co, gdzie i jak się dzieje. I to jest ten problem. I po prostu banda ignorantów, zamiast pilnować chorych, no to pozamykała w domach zdrowych. A chorzy jak chodzili, tak chodzą. Cały ten
nie spada tak bardzo. Cały tak siwa się nie zmienia. No banda kretynów. No i teraz Nowy Jork, tak jak i inne Stany, nie dostaje kasy. Pomimo tego Nowy Jork budżet miał 177 miliardów dolarów. No to było niedużo mniej niż plan był przed Wuhan 19. No i plan jest taki, że dostaną 10 miliardów z rządu federalnego, dostaną 40 miliardów, przepraszam, dodatkowo, co dostali ze względu na całą tą sytuację COVID. No i jeszcze walczą o to, żeby dostać więcej pieniędzy. Mitch McConnell, no to on jest przywódcą większości w Senacie, czyli republikańskich, no i on w zasadzie przeciwstawia się tym socjalistom, demokratom w Nowym Jorku, no bo oni chcą jeszcze więcej kasy, no a Mitchell mówi, no dobrze, ale gdzie jest ta kasa z tych 3 trylionów, który kongres już przeznaczył? No i też go zdenerwowało, że Cuomo starał się doprowadzić do tego, żeby stan mógł ogłosić bankrupcję. No bo jak stan ogłosi bankrupcję, to na poziomie federalnym, przepraszam, stolica musi wybawić stan z długów. No to jest taki ten federalizm amerykański, no ale to są takie właśnie te kurioza legalno-finansowe. Jeden wielki dziwaczna sytuacja. Cuomo mówi, że Nowy Jork powinien dostawać więcej forsy z tego względu, że jest tak zwanym donorem. Co to znaczy? No znaczy to, że ludzie, którzy pracują w Nowym Jorku, płacą podatki do Waszyngtonu i później Waszyngton zwraca mniej niż ci ludzie zapłacili. No tylko, że paranoja jest taka, że socjaliści w Nowym Jorku ciągle głosują za coraz wyższymi podatkami federalnymi, znaczy no wszyscy ci, co z Nowego Jorku idą do Waszyngtonu, są reprezentantami, senatorami i tak dalej, to ciągle podwyższają podatki federalne, żeby więcej wpadło do kasy. Na to, że Nowy Jork jest bogaty, ludzie większe mają pensje, no to czym większe pensje, to tam jest, nie jest to liniowo, tylko więcej. Także w Nowym Jorku ludzie więcej zarabiają, no to i więcej płacą do rządu federalnego niż cała reszta Ameryka. Także to w sumie powinny być pretensje do socjalistów z Nowego Jorku, no bo oni sami tego chcieli. No ale w międzyczasie właśnie pracownicy i goście, którzy przyjechali, żeby pomagać Nowemu Jorkowi, będą płacili podatki. Następna sprawa, kiedy chodzi o pieniądze, no to jest Portland, Oregon. Portland, Oregon to jest, jak się patrzycie na Amerykę, tu jest te wschodnie wybrzeże, tu jest Anglia, tu jest Atlantyk, tu jest powiedzmy Nowy Jork, Floryda, tutaj ma tą nóżkę, no to z tej strony jest zachodnie wybrzeże, to jest Kalifornia, no i tutaj pod Kanadą to jest stan Washington, to tam jest Portland, Oregon. No to jest znany stan z tego, że to jest socjaliści, że tam po prostu socjaliści opanowali. Tam Antifa w maskach to chodzi i leje wszystkich tam, co się podejdą pod nich, żądają darmowego wszystkiego, żądają utrzymania przez nie wiadomo kogo, bo nie chcą płacić podatków. No i jedną z tych cwaniaków w całym tym systemie stanowym to są związki zawodowe nauczycieli, no i kuratorium. Oni w zeszłym tygodniu zdecydowali, że będą pracowali 4 dni w tygodniu do września, czyli czerwiec, lipiec, sierpień będą pracowali 4 dni w tygodniu, czyli jedna piąta mniej. No dlaczego? Dlatego, że jeżeli będą pracowali jeden dzień mniej, no to z tego 3 trylionów dolarów, które Waszyngton przeznaczył na pomoc czasowo niepracującym, to będą dostawali 600
dolarów na tydzień. Stała taka stawka jest, nie jest proporcjonalna. Też jakaś dziwaczna matematyka, także, że wszyscy woźni, wszyscy kierowcy autobusów, wszyscy nauczyciele, wszyscy pracujący w kawiarni, powiedzmy, będą w szkole pracowali 4 dni, a będą pobierali $600 z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. No to jest takie też dziura w całym tym systemie, no ale to urzędnicy, to ci działacze związkowi wykombinowali coś takiego. No i okazuje się, że powiedzmy, jeżeli nauczyciel taki zarabia 88 tysięcy, no to jest powiedzmy 1500 na tydzień, no to straci powiedzmy $400, no ale dostanie z ubezpieczenia na bezrobocie prawie 750, także jest $300 do przodu, to im to bardzo pasuje, tak? Mniej pracować, a więcej zarabiać. Tłumaczą, kuratorium tłumaczy, no i związki zawodowe tłumaczą, że to jest wszystko przyszykowane na ten temat, że trzeba oszczędzać fundusze na przyszły rok i to zabezpieczy ponad tam 100 albo 200 miejsc pracy w tych związkach zawodowych nauczycielskich i że to wszystko będzie dla dobra dzieci. To będzie dla dobra dzieci. No oczywiście kosztem podatków federalnych, no bo te $600 stawki takiej stałej, no to niezależnie od ilości godzin ktoś przestał pracować, no to jest dosyć idiotyczne. No ale to taka ekonomia to jest dosyć kretyńska i to też ich kopnie z powrotem. Jeżeli kuratorium się zgodziło na coś takiego, że będą pracować 5 dni, a zarabiać jakby pracowali 6 dni, no to prędzej czy później jak wrócą do tego starego systemu, no to związki zawodowe będą krzyczały, że w zasadzie to jest obniżka w pensji. No, cała ta matematyka jest dosyć kretyńska, no ale ludzie będą przychodzili, mówili, że dostają mniej kasy, tak, pomimo, że ta kasa to była tylko tymczasowa i opłacana przez całą Amerykę, tak. Woźni, nauczyciele, kierowcy i cała obsługa w kafeterii na pewno jest zadowolona, no ale najgorzej kto dostaje? No studenci dostają w dupę, uczniowie dostają w tyłek wszyscy ci, którzy powinni się uczyć, a się nie uczą. Pozamykali te wszystkie szkoły, całe to nauczanie na odległość to nie za bardzo działa. W wielu miejscach jest po prostu za dużo ściągania, oszukiwania i tak dalej. Także to dziwaczne jest. To jest dziwaczne, no ale jak prawda jest taka, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W Nowym Jorku chodzi o pieniądze, w stanie Washington, w Portland chodzi o pieniądze. Banda pasożytów wyciąga łapę. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. No niestety wygląda na to, że filmiki będą zdemonetyzowane już na stałe. Nie wiem, czy będzie jeszcze można dać o odwołanie. Do następnego.